Jelenia Góra jest ostatnim przystankiem, gdzie można zobaczyć bolid Alfa Romeo F1 Team Orlen. Bolid, który za nami stoi, to jest bolid zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. Dokładnie takim bolidem w tym roku ściga się ten zespół. Między innymi jeździ nim Robert Kubica. Tak jak wcześniej wspomniała pani podczas prezentacji, jest to blisko 800 kg, 1000 koni mechanicznych, prędkość maksymalna 370 km na godzinę. Jest to jedna z najszybszych maszyn na świecie do jazdy po torach wyścigowych. Miko Marczyka, rajdowego mistrza Polski, pytaliśmy o jego ścieżkę kariery. Marzenia się spełniają. Jak do nich dążyłeś? Jaka była twoja droga? Myślę, że bardzo ważne było to, żeby znaleźć coś, w czym mogę być dobry, do czego mam predyspozycję. Poszukiwałem tego, będąc nastolatkiem, mając 12, 13, 14 lat, próbowałem różnych sportów i wsiadając do go-karta okazało się, że nikt nie musi tłumaczyć mi, jak szybko pokonywać zakręty, więc stwierdziłem, że będę rozwijał się w tym kierunku. Kierowcy rajdowi zawsze robili na mnie największe wrażenie, bo oni musieli improwizować i dawać sobie radę w najprzeróżniejszych warunkach, więc chciałem zostać kierowcą rajdowym. Krok po kroku od amatorskich zawodów samochodowych w 2017 roku zadebiutowałem w Mistrzostwach Polski, zdobyłem tytuł Mistrza Polski, awansowałem do Mistrzostw Europy, w Mistrzostwach Europy zdobyłem tytuł Mistrza Europy Juniorów i w tej chwili debiutuję w Mistrzostwach Świata, więc jestem w trakcie tej drogi i mam nadzieję, że te marzenia dopiero będą się spełniały w najbliższych latach. W spotkaniu udział wziął także przedstawiciel PKN Orlen Piotr Sabat oraz senator Krzysztof Mróz. Orlen jest tą spółką Skarbu Państwa, tą firmą, która bardzo chętnie finansuje talenty, a my możemy dzięki tym naszym sportowcom, najlepszym sportowcom w kraju, no później cieszyć się oglądając, czy to na stadionach, czy to w telewizji, czy to w internecie, jak ten mazurek biało-czerwony jest odśpiewywany. Orlen Sportem stoi i to, co robimy, jeżeli chodzi o sponsoring, to jest coś, z czego jesteśmy dumni. Nie tylko tutaj chodzi o rzeczy CSR-owe, chodzi o to, co jest w genetyce czempionów. Staramy się być najlepsi, jeżeli chodzi o to, co my robimy w ramach petrochemii, rafinerii, w ramach sprzedaży paliw i też rozwijania innych alternatywnych źródeł energii. Dlatego też chcemy pracować z ludźmi ambitnymi, z ludźmi, którzy dążą do celu. Wspaniale, że są tacy lokalni działacze jak pan senator, który mocno wskazywał i lobbuje w różnych miejscach, żeby walczyć o miejsca dla najlepszych tutaj lokalnych sportowców. Natomiast jeżeli miałbym wskazać drogę młodym sportowcom, to przede wszystkim musimy zająć się nami samymi, zająć się tą mikroskalą, ponieważ jedyne, na co mamy wpływ w życiu, to na to, co my robimy. Wszystkich fanów motoryzacji informujemy, iż bolid przez weekend dostępny jest na stacji Orlen przy ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze.